Halo, halo, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Shipów na kanale. Mam nadzieję, że wasze zdrowie psychiczne jest jeszcze na jakimś poziomie, bo dziś będzie kolejna dawka złych rzeczy. I to naprawdę złych. Bez zbędnego przedłużania, jedziemy z koksem. Kerry i Jeff. Cóż, wszyscy znamy jedną i drugą postać. Kerry od dzieciaka szalała za Devinem, natomiast Jeff zakochał się po uszy w Bridget. A gdyby tak zrobić, by Devin nigdy nie istniał i Bridget? To jak myślicie, czy ta dwójka pasowałaby do siebie? W mojej opinii charakterem myślę, że tak. Bo z tego co pamięć mnie nie myli, to Kerry też lubi sobie od czasu do czasu poimprezować. Cóż, wydaje mi się, że to jest ship, który mógłby być realny tak na dobrą sprawę, aczkolwiek... Nie wiem, ja mogę tylko na to spojrzeć z takiej, a nie innej strony. To wy tutaj decydujecie, czy według was by pasował ten ship, czy nie. Mi się wydaje, że byłby on w miarę realny, gdyby tak Devina się pozbyć i Bridget i zostawić tę dwójkę dla siebie. Następny! Brody oraz Bridget. Drużyna B, jak mogę to oczywiście nazwać. Cóż, nie będę ukrywał, iż Brody no jest troszeczkę taki głupiutki. Aczkolwiek czasem potrafi rzucić jakąś ciekawostką bądź wpaść na błyskotliwy pomysł. Oczywiście nie zawsze, ale czasem uda mu się zrealizować go bez problemu, a czasem borem i lasem ucierpieć na takich durnych pomysłach. Bridget, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest dosyć neutralną postacią. Jak trzeba, to komuś przyłoży, a jak nie, to porozmawia i złapie kontakt z tym i z tamtym. Tak więc wydaje mi się, że ten ship również jest realny, chociażby dlatego, że mogłaby ich połączyć wspólna pasja, a mianowicie surfing. Następny! Brick oraz Eva, a najlepsze na sam koniec. Wyobraźcie sobie taki patologiczny związek, gdzie ta kobieta, wściekła jak stado pędzących tirów, wjeżdża psychicznie na naszego wojskowego gagatka. Przecież to jest związek, który... Jak szybko by się zaczął, tak szybko by się skończył. Brick psychicznie nie wyrobiłby z Ewą, która jak tylko delikatnie tam ociupinkę zdenerwujesz, to od razu odpali się na ciebie i będzie chciała ci urwać kark przy samej dupie, brzydko mówiąc. A co wy sądzicie o shipach, które tutaj zostały przedstawione? Dajcie znać w komentarzach na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół. I polecajcie kanał znajomym, byśmy mogli go rozwinąć na wszelakie sposoby. Na razie i cześć i do następnego razu.